Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie się działo dosyć dużo. Na pewno zrobimy sobie paczkę 85x10. Jest taki plan, że zrobię Barelle, ponieważ dostał, no jak widzicie sami, fantastyczną kartę 5x5, więc no po prostu trzeba go zrobić. I proszę państwa, 90 plus paczka razy 7. Jeśli robiliście tę paczkę, dajcie mi znać w komentarzu, co was siadło. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie również oczywiście kanał. I na sam początek zrobimy sobie paczkę 85x10, ponieważ jak dobrze pamiętacie z ostatniego odcinka, wyleciał to son z pika, co oznacza, że trzeba go po prostu przepalić, żeby móc tworzyć jakąkolwiek paczkę. Także robię składzik i zaraz się widzimy. Okej, okay, także moi drodzy, przepalamy sobie taki składzik. Lecą karty, w sumie to 3 wysoko ocenione, więc mam nadzieję, że się opłaci, bo powiem wam szczerze, zauważyłem, że mam dosyć mało kart, także obyśmy dali radę zrobić wszystko, co mamy dzisiaj zrobić. Generalnie dużo paczek do otworzenia teraz zauważyłem, więc możemy sobie to wszystko po kolei otworzyć. Pierwsza paczka, 80 plus rating. Mała paczka, chyba nie pamiętam za co, ale no jest ta paczka, a trafimy w środku nic. Okay. A także dwie paczki za 35 tysięcy monet. Może jakieś karty pod przepałkę, byłoby bardzo miło. Mamy kartę TOC, chyba dobrze widzę dokładnie. Niemcy, napastnik, to będzie Undaw 94. To jest paczka wymienna, oczywiście nie będę go sprzedawał, ale no jest Undaw, a będzie w środku. Niestety ekrany. Zjech 8-4. Okej. Okay. I proszę państwa, paczka 85 razy 10. Zobaczmy, co poleci. Po prostu, bez przedłużania, bo dzisiaj będzie jeszcze większa paczka, więc no zobaczmy, jaka będzie karta Team of the Season. Będzie to Holender CM i to będzie Gravenberg. Kurczę, kiedyś, no kiedyś, 2 miesiące temu bardzo chciałem go trafić, ale okej, okay, 95 Gravenberg, świetna karta. I co będzie jeszcze w środku? No może jakiś, nie wiem, no Alan, Lacroix, Walker, Fabinho. Tylko jedno, nie, 3 karty 85. Dobra, otworzę sobie jeszcze dwie paczki za Fair Points, ponieważ są dwie paczki za 50 tysięcy, więc w sumie czemu nie? Zawsze możemy sobie uzupełnić po prostu więcej kart w klubie. W pierwszej paczce mamy kartę Kunia? Chyba Kunia, dokładnie. Okej, okay, 88. Zapraszam serdecznie, każdą specjalną kartę przyjmę do swojego klubu. Ostatnia paczka za 50 tysięcy monet, mam nadzieję, że znowu specjalna karta Team of the Season z Belgii CM. Czy to jest Kevin De Bruyne 96? Wymienny, pytanie w sensie jeszcze kosztuje, o kurde. No chyba go sprzedam, chyba Kevina muszę sprzedać. Stówka, no piechotą nie chodzi. Także 94 tysiaczki za De Bruyne, elegancko, jestem zadowolony z tej paczki. No to dobra, zagrajmy sobie pierwszy meczek w Foot Champions. Jednak to Foot Champions chyba jeszcze będę grał tym składem zwykłym, a nie Juventusu. Nadejdzie moment, kiedy zagram tym składem Juventusu. Przyrzekam, że nadejdzie taki moment, ale nie potrafię wam wytłumaczyć, co się aktualnie dzieje po prostu. No tak, taki zrobiłem składzik aktualnie. Dałem Rodrigo i Ferran Torresa na skrzydłach i w przyszłości zamiast Bellingama będzie Barella. Także na razie ten skład tak wygląda. No i po prostu lecimy z pierwszym meczem Foot Champions. Dobra, zgaduję, że pierwszy mecz chyba gramy z Polakiem. Zizou, Neymar, Toc, Pato, Pele, Shapeshifter. No jak na pierwszy mecz Foot Champions może być, mogą być małe problemy. No ale no spokojnie. Pięknie Fede. I do Ferrana. Pierwsza piłka. Na szczęście celny strzał. 1-0. Asysta Chiesy, bramka Ferrana. Pięknie. Ferran, cyk, cyk, nie ta noga, ale strzał dobry, ale kurczę, chciałem, żeby tak fałszykiem sobie uderzył z prawej, no ale no, próbował, celny strzał, to się ceni. Oj, to nie był spalony chyba. Fuck, co ja tej obrony zrobiłem, no. Zizou, piękny Mike, trzeba to wybić, dziękuję Kafu. Cyk, Fede. Faule, dobrze. Czerwona, uuu, panie Fede, pięknie. Czerwona kartka dla Maldiniego, no to może być game changer. No ma parę dobrych kart, ale spokojnie, my mamy zawodnika więcej. Świetnie, Fede Chiesa do Pele. Czy to jest ta akcja? Pele, uderzenie i to jest 2-1, pięknie. O Jezus, nie, nie, nie. No niestety, dobra Mike, dawaj. To był zły pomysł, niestety. 2-2. Chiesa na pewno nie spalił. Fede! Ten szmajchl pieprzony, no. O! Ferran! Pięknie, nie no, Chiesa dzisiaj po prostu robi takie rzeczy z tymi podaniami. Coś pięknego, dobra, 3-2. Bo kamerę zmieniałem. Muszę sobie wreszcie ogarnąć taką kamerę, która się nie wyłącza po 25 minutach. I znowu Fede. I znowu nie. Karny! Nie wiem, co się stało, ale jest karny, dobra. No Pele musi to strzelić, 99 karnych. Uff, chciałem w lewo, naprawdę chciałem w lewo, dobra. O nie. Nie, 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 za dużo miejsca, za dużo miejsca, za dużo miejsca.
Neymar. O, mam pomysł? Mam pomysł, Di Maria, proszę, w bramkę. Jest, świetnie, o to właśnie chodziło, dobra, 5-5. Karne dla widzów. Nie, on już gość dziesiątkę gra. W prawo. Okej, okay, same widły. Natomiast strzelimy co? No, w prawo chyba w takim razie, nie? Proszę bardzo, myślę, że znowu w środek uderzę, nie tym razem. Dobra, Dembele, wydaje mi się, że będzie znowu leciał w prawo. Dokładnie, dziękuję bardzo. O, no i pięknie, proszę państwa, 2-1. No wydaje mi się, że w lewo. Ajajaj, kurde, no już, no dobrze wyczułem, dobrze wyczułem. Chyba ta... Kurde, no nie, myślałem, że jeszcze nie. W lewo. Pięknie, Mike, super. W środek. To może być zły pomysł. Jest, dobrze, dobrze, świetnie, Davis. Dobra, bronimy, wygrywamy. Krótka piłka, Atal. Patrzył się w lewo, czy uderzy w lewo? Uderzy w lewo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, uznałem, że potrzebuję naprawdę dużej dawki foderów, dlatego musimy otworzyć jeszcze jedną paczkę, którą mamy w zanadrzu. 25 kart 84+. No bez tej paczki prawdopodobnie nie zrobiłbym tego SBC, więc... No zobaczmy. Jest to karta Team of the Season, jest to Anklik. Czy to będzie kolejny Bellingham? Bardzo dobrze, bo już przepaliłem poprzedniego Bellinghama. Będzie pod przypałkę w sam raz. A oprócz niego... Wow, potężna strona specjalnych kart. Kane, Casemiro, Goretzka, Edegaard. Okej, okay, jeszcze tu... Co jest? I to naprawdę była potężna paczka. Także słuchajcie, najdroższy składzik wygląda następująco. Przepalamy oczywiście Lacroix, Walkera, Bellinghama oraz Dake. Reszta to jakieś karty typowo złote, więc za to mamy paczkę Premium Gold Players Pack. Nic szczególnego, no ale kto wie, może coś z tego poleci. Poleci jakaś specjalna karta. Depay? Pięknie, 92 Depay, tak narzekałem na tę paczkę, tu proszę bardzo, elegancko. Kolejny skład, 88 oceny, również gotowy, tutaj leci Goretzka, Dempsey, Courtois, no i w sumie tyle, także przedostatni składzik gotowy, został nam jeszcze tylko skład 85 oceny. No i proszę państwa, ostatni skład gotowy, 85 oceny, takie lecą karty, nie ma co przedłużać, mamy tę paczkę zrobioną. Także oczywiście mówię jeszcze raz, jeśli zrobiliście tę paczkę, dajcie znać co poleciało, 7 kart 90+, z Footies. Drużyny drugiej. Do boju. Zobaczmy, co przygotowało EA Sports. To będzie karta Team of the Year. Jorginho 97. Jorginho, okej. Okay. Okej, okay. Trafiamy, to jest moja druga karta Toty trafiona w tej FIFA. Dobra, okej, okay. Świetnie. To jest fenomenalna karta. Dobra. No ciekaw jestem, co jeszcze może być w środku. No karta Toty już jest świetna. A oprócz tego będzie jeszcze Leo. Felix, Koulibaly, Cuadrado. Wow, okej, okay. Leo, ile ty teraz kosztujesz, powiedz mi lepiej? 300 tysięcy, dobra, Leo, ja pierdziele. To jest naprawdę świetna paczka, to jest paczka, dwie karty 90, ale jest przecież Leo, którego chciałem trafić, jest Jorginho, który aktualnie kosztuje może niedużo. To była świetna paczka, tak mi się wydaje, że to była raczej świetna paczka, no dobra. Ładnie się połączy z Mendeszem. No kurde, to wygląda naprawdę pięknie. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy. Barelle to jest skład najdroższy. Leci tutaj Pogba, Harry Kane. Wiecie, no nie będę wam oczywiście tłumaczył tych kart, dobrze wiecie o co chodzi. Także, no jest to karta, którą praktycznie trzeba zrobić. Wydaje mi się, że będzie on lepszy od Bellinghama. Otwórzmy sobie paczuchę. Może jeszcze znowu jakaś specjalna karta wyleci, bo dzisiaj dużo specjalnych kart poleciało. Nie tym razem. I słuchajcie, ostatni składzik gotowy. Tutaj poleci Berardi i Cuadrado. Nie chcę mi się za bardzo już kombinować. To byłyby i tak karty pod przypałkę, więc Barella. 96 oceny, 5 na 5. Zapraszam serdecznie naszego składu. Wygląda naprawdę fenomenalnie. Oczywiście go stestujemy, jak żeby inaczej. W stroju reprezentacji Włoch, Barella. No piękny, po prostu piękny. Także słuchajcie, składzik jest gotowy. Pozamieniałem parę pozycji. Teraz jest Fedek Taraskiewicz, jest na pełnym zgraniu. Oprócz Teresa wszyscy są na pełnym zgraniu, więc nie ma co przedłużać, moi drodzy. Pora na debiutanckie spotkanie. Okej, okay, możliwe, że gramy z Polakiem, albo i też niekoniecznie. Immobile, dużo Serie A, Barella, Chiellini, dużo Serie A po prostu było. Był tam też również Barella, no Barella będzie praktycznie w każdym składzie, bo naprawdę wymagania są mega tanie, no dobra. Chiesa, tam na dole jest Rafael. No zobaczmy, czy to się uda. Lewa noga, uderzenie, poprzeczka. No tak myślałem, że to ładnie wpadnie, ale... Piękne podanie. Fede, i to musi być bramka chyba, prawda? Piękne to było, Boże, to było... Nie, to było... To topka tego miesiąca? I Rafael wypuszczony, pięknie. Chyba będę go musiał zmienić pozycjami, ale spróbujmy. Lewa noga, no właśnie, nie muszę go zmienić pozycjami z Torreszem. Fede! Pie, o, ale to było w same okno praktycznie, 2-0. To będzie na pewno 2-1, to już nie może nie być. Kurde, jak w tej obronie gram dzisiaj fatalnie. Bez pełnego i to jest
Co tu się stało właśnie? Nie wiem. Fede. Szukamy. Cyk. Pięknie Fede. Dobitka Rafał, to musi być bramka, to musi być gol. Dobra, no nie jest wymarzona bramka, ale no jest to jednak bramka 3-3. No i teraz Pele. Podanko. Barella. Pięknie. No to nie jest Barella, to jest Chiesa, kurde. No specjalnie podałem, bo myślałem, że to jest Barella. Żeby miał bramkę w debiucie, no ale no jest bramka, to bramka. Pyk. Cyk. Zapamiętał strzał, na szczęście, dobra, 5-3. Szybka szósteczka. Chyba ta Fede Chiesa. 6-3 i rage quit. Także elegancko mecz. No ciekawy, 9 bramek, coś tam się działo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie wiem, kiedy będzie streamek. Dam wam jeszcze znać. Jest jak jest, tyle wam powiem. Także zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Adios.